Pfizer. Nowa szczepionka przeciw COVID-19 w 100 dni Pfizer. Szczepionka dla nowego wariantu koronawirusa w 100 dni. Pfizer zadeklarował, że jest w stanie opracować i wyprodukować nową szczepionkę w około 100 dni, jeżeli trzecia dawka szczepionki nie będzie skuteczna dla któregoś z wariantów koronawirusa. Prezes zarządu Pfizer Polska Dorota Hryniewiecka-Firley wskazała, że warunkiem dotrzymania terminów jest zgoda regulatorów na wprowadzenie preparatu na rynek. Prezes Pfizer Polska zaznaczyła, że w oparciu o dotychczasowe dane, koncerny Pfizer i Biontech są przekonane, iż trzecia dawka szczepionki miernaty może utrzymać odpowiedni poziom ochrony przeciw wszystkim obecnie znanym wariantom wirusa. Wszystkie wirusy mutują, więc nasze obie firmy już od początku wiedziały, że możemy mieć do czynienia z wariantami. Tak naprawdę to jednym z powodów, dla których Pfizer i BioNTech zdecydowały się na wykorzystanie technologii MRNA, jest jej elastyczność w porównaniu z tradycyjnymi metodami wytwarzania. Szczepionki MRNA umożliwiają zmiany sekwencji RNA w szczepionce, by uwzględnić nowe szczepy wirusa. Możemy więc pozostawać o krok przed wirusem, jeśli będziemy prowadzili równoległe badania nad różnymi metodami skutecznej walki z nim, powiedziała. W oparciu o dotychczasowe dane, Pfizer i BioNTech są jednak przekonane, że trzecia dawka naszej szczepionki comirnaty może utrzymać odpowiedni poziom ochrony przeciw wszystkim obecnie znanym wariantom wirusa, w tym Delta. Trzecia dawka Pfizer od początku tego roku prowadzi badania nad skutecznością trzeciej dawki szczepionki. Na ich podstawie Komitet do Spraw Produktów Leczniczych stosowanych u ludzi CHMP, Europejskiej Agencji Leków EMA, wydał pozytywną opinię na temat podawania dawki przypominającej osobom w wieku 18 lat i starszym co najmniej 6 miesięcy po podaniu drugiej dawki. Szczepionka na koronawirusa i inne szczepionki prezes Pfizera zapewnia, że na podstawie doświadczeń w realizacji programu szczepień przeciw COVID-19 oraz znanego mechanizmu działania szczepionek przeciw COVID-19 inną szczepionkę można podać w dowolnym czasie od podania szczepionki przeciw COVID-19. Zakażeniu wirusem SARS-CoV-2 mogą bowiem towarzyszyć jednoczesne zakażenia wirusowe i bakteryjne, a pacjenci z COVID-19 z koinfekcją innymi patogenami zwykle są dłużej hospitalizowani. Częściej są przyjmowani na oddziały intensywnej terapii oraz są narażeni na większe ryzyko śmierci, powiedziała Szczepienia najmłodszych Pfizer i BioNTech złożyły wniosek do amerykańskiej FDA o warunkową zgodę na podawanie szczepionki Comirnaty dzieciom w wieku 5-11 lat. Koncerny zapewniają, że ich preparat w zmniejszonej dawce jest bezpieczny dla tej grupy wiekowej. Określenie najlepiej tolerowanej dawki szczepionki zapewniającej ochronę przeciw COVID-19 u dorosłych i dzieci to wynik przemyślanego i skrupulatnego procesu badań. Co do wyników badania w grupie od 6 miesięcy do 2 lat oraz 2-5 lat, to jeszcze zbyt wcześnie, bym mogła się nimi podzielić. Nasz kraj ma udział w tym ważnym projekcie. Badania kliniczne są prowadzone w Polsce oraz Stanach Zjednoczonych, Finlandii i Hiszpanii podkreśliła prezes Pfizera. 3 miliardy dawek. Do końca roku prezes zarządu Pfizer Polska podała, że Pfizer, do 4 października, dostarczył już 1,7 miliarda dawek szczepionki do 140 krajów i terytoriów na świecie. Do Polski dotarło do tej pory ponad 45 milionów dawek. Do końca 2021 roku Pfizer spodziewa się wyprodukować do 3 miliardów dawek co miernaty, a w 2022 roku do 4 miliardów dawek. Lek na koronawirusach Reniewiecka-Firley poinformowała, że od marca Pfizer prowadzi badania m.in. nad doustnym lekiem, projektowanym pod kątem leczenia COVID-19. Mógłby być przepisywany przy pierwszych objawach infekcji, bez konieczności hospitalizacji pacjenta. Biorąc pod uwagę ciągłe pojawianie się wariantów SARS-CoV-2 oraz globalne skutki COVID-19, uważamy, że niezwykle ważne jest, by pacjenci mieli dostęp do różnych możliwości terapeutycznych, zarówno teraz, jak i po zakończeniu pandemii, dodała. Prezes koncernu wyjaśniła, że lek badany przez Pfizera to tzw. inhibitor proteazy i został specjalnie zaprojektowany przez Pfizer pod kątem leczenia COVID-19. Ten rodzaj leku działa tak, aby powstrzymywać replikację wirusa, a w rezultacie powstrzymywać nasilanie się objawów i pomagać w powrocie do zdrowia. Inhibitor proteazy może pomóc zredukować objawy związane z COVID-19 oraz obniżyć ryzyko poważnych powikłań zdrowotnych u pacjentów. Co bardzo ważne, mógłby być przepisywany przy pierwszych objawach infekcji, bez konieczności hospitalizacji pacjenta. Teraz koncern sprawdza skuteczność. Bezpieczeństwo i tolerancję u uczestników przechodzących COVID-19 lub narażonych na chorobę. Pfizer i Biontech posiadają łącznie 9 zakładów obsługujących łańcuch dostawcom jenaty oraz 20 zakładów produkcji kontraktowej na czterech kontynentach. Obejmują one m.in. firmy Biowac w Republice Południowej Afryki oraz Eurofarma Laboratorios w Brazylii, które będą produkować na potrzeby kontynentów, z których pochodzą.